Rozmowa dnia w Radiu piekary. Marcin Zasada, witam państwa. Naszym gościem jest Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice. Dzień dobry. Witam panie redaktorze, witam wszystkich yy, słuchaczy. Nie rozmawiamy dzisiaj o tym, jak kobiety dają w szyję, chyba że pan bardzo chciał. Absolutnie nie ma takiej potrzeby. Ale inny temat wywołany przez tę samą osobę prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Mm, pan mi przypomni wybory kopertowe rok 2020. Katowice przekazały poczcie dane wyborców. Nie, według mojej wiedzy nie przekazały wyborcom wyborczych danych, czy też list w Polskiej. Pan rozumie, że złamaliście prawo, nie robiąc tego, albo robiąc... Według mojej wiedzy na aktualny stan istniejący prawny absolutnie nie zostało złamane prawo. Jarosław Kaczyński twierdzi, że złamaliście prawo w ostrudzie. No cóż, nie, nie, nie można tego komentować. Bo wydaje mi się, że, że trochę Pan Prezes zmienia się z prawdą. Wobec, według wykładni prawnych i według istniejącego, istniejącej wiedzy prawnej, prawo nie zostało złamane i, i chyba stąd też próba regulacji ustawowej tej kwestii, ale to... Kaczyński w Ostródzie mówi tak, samorządowcy przekazując spisy działali zgodnie z prawdą i konstytucją, a ci, którzy odmówili, na przykład Katowice, Łamali prawo. Jeśli ktoś miałby mieć procesy, to oni, czyli wy, na przykład w Katowicach. No, zakładam, że są w tym kraju y, instytucje, które odpowiadają za to, żeby kwestie zgodności z prawem poszczególnych czynności, w tym przypadku samorządowców sprawdzać, więc jeżeli jest taka konieczność, to tak się stanie, ale ja jestem spokojny o te rozstrzygnięcia i wydaje mi się, że nic takiego nie miało miejsca. Macie jakiś proces o to, że nie udostępniliście danych poczcie dwa lata temu? Nic mi o tym nie wiadomo, aby prezydent miasta, bo to myślę, że to bardziej jest kłopot bezpośrednio prezydentów, wójtów i burmistrzów. Albo przewodniczących Rady Miasta, czyli pana? Mnie o tym osobiście nic nie, wi nie wiadomo i żadna taka informacja do biura Rady i do mnie nie spłynęła. A skoro ci, którzy przekazali dane poczcie, działali zgodnie, to. Przypomnijmy, że byli nieliczni w skali całego kraju działali zgodnie z prawem i konstytucją, to czemu ma służyć ta ustawa abolicyjna zwana przez opozycję złośliwie, oczywiście bezkarnością plus? No, to jest właśnie zaskakujące, dlatego w mojej ocenie prawo nie zostało złamane przez tych samorządowców, którzy odmówili wydania list, a jeżeli dzisiaj jest procedowana ustawa abolicyjna, tak zwana, która ma tą kwestię regulować, to oznacza, że że jednak y, ci, którzy nie wydali tych list, byli, byli w prawie. Co nam to mówi o generalnie, o stanie praworządności w Polsce? Jeżeli podkreślmy, no właściwie najważniejsza osoba w państwie mówi coś, co y, w świetle obowiązujących przepisów może być zaskakujące. Panie redaktorze, no, trudno to skomentować. Na pewno, na pewno coś jest nie tak, jeżeli y, posługujemy się takimi Stwierdzeniami dyskutujemy na te tematy. Na pewno nie chciałbym te, tego odnosić do praworządności, chociaż zapewne będą tacy, którzy będą w tym zakresie wyrażali olbrzymi niepokój i pewnie słusznie. Skoro procedowana jest ustawa, zobaczymy, czy ta ustawa w ogóle zostanie przyjęta przez parlament, następnie podpisana przez prezydenta i zobaczymy, jakie będą tego konsekwencje. W chwili obecnej ja nie widzę problemu i wydaje mi się, że blisko o tym dyskutować. Przewodniczący Rady Miasta Katowice jest naszym gościem. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada, witam ponownie. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, jest naszym gościem. Po raz drugi pana i państwa witamy. Witamy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy w pracy. Albo w drodze do pracy. A my pracy. nie w pracy? My, my również. Też pracę, w pracy pozdrawiamy jest. siebie nawzajem, naturalnie. Panie przewodniczący, ta koalicja mm, u was w Katowicach z Prawem i Sprawiedliwością, to jakoś ma się chyli ku końcowi? Czy, czy odwrotnie? Jak pan to ocenia? W pierwszej kolejności chyba powinienem się odnieść do kwestii koalicji. My, panie redaktorze w mieście, i pan Krupa. Nie, profesor, no nie macie Krupa, Zawsze to powtarzam. Mamy współpracę z tymi, którzy chcą z nami budować i rozwijać miasto. A co chodzi z tym prawem i sprawiedliwością na poziomie samorządu? Że wszyscy y, 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 samorządowcy, którzy y, zawarli jakąś formułę współpracy i nazywa się to zwykle koalicją, to nie nazywają tego koalicją, tylko mówią, że to. Żadnej koalicji nie ma, jest współpraca. Nie, ja myślę, że to jest taka analogia To ostatnia ostatnio Ruda, Śląska, Katowice. Panie Redaktorze, mm, samorządowcy i samorządy to jednak nie parlament Polski myślę, że ta analogia jest przeniesiona z, bezpośrednio z parlamentu, bo tam mówi się o głośnych koalicjach, które muszą być zawierane. Ale Zresztą, to też jest koalicja, ponieważ wszystko y opiera się na y, czy, czy, czy odwołuje się do pewnej arytmetyki. No, pewnej arytmetyki z pewnością natomiast w na to miasta... dzisiaj... Ta również jest istotna. Panie redaktorze, nie ukrywamy tego oczywiście, że współpracujemy z Prawem i Sprawiedliwością, jeśli chodzi o, o forum samorządowe, ale w ostatnim czasie też bardzo blisko współpracujemy z Koalicją Obywatelską, ponieważ pan prezydent przedstawiając poszczególne rozwiązania dotyczące funkcjonowania miasta, pozyskuje wszystkich tych, którzy po prostu te, y, te projekty popierają i oceniają. Bo bez czego w Katowicach nie, zakresie... nie ma opozycji, jest, czy nie, rządzą wszyscy, ale nie. ja pytam o Prawo i Sprawiedliwość, o tę koalicję, czyli czy jak pan mówi, współpracę, jak... Mają się te relacje i stosunki. Rozumiem, że pan redaktor zmierza do tego, że zmienił się szef klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość, ale z naszej perspektywy ta współpraca póki co w żaden sposób nie została naruszona i wygląda. Jak deweloper, opłata śmieciowa: mm, dwa razy się ze sobą nie zgodziliście po raz pierwszy chyba w historii no to takie dosyć duże uproszczenie e, oczywiście wyniki głosowania były takie a nie inne natomiast myślę że w obu przypadkach e, znajdujemy porozumienie i wydaje mi się że to były merytoryczne spory szczególnie jeśli chodzi o kwestie e, opłat za śmieci to tutaj bardzo mocno dyskutujemy na temat tego w jaki sposób rzeczywiście uszczelnić system bo to że ten system uszczelnić należy to, to wszyscy jesteśmy tego świadomi ale co do zasady być może różnimy się A tam się, e, wiceprezydent sprawa Sprawiedliwości, który czy zastępca Marcina Krupy tak jest. Ma inne zdanie niż na przykład szef klubu Co prawa najlepiej potwierdza, że to merytoryczna dyskusja pomiędzy nami. Albo coś się niebawem zmieni. Nie wiem, co pan redaktor insynuuje. Ja myślę, że póki co nic się nie zmieni i cały czas powtarzam i będę powtarzał to, co mówi prezydent Marcin Krupa, że My zajmujemy się Katowicami, zajmujemy się rozwojem Katowic, i wszyscy ci, którzy chcą z nami współpracować i popierać program prezydenta, są do tego zaproszeni, mile widziani. I na szczęście, co pokazują chociażby ostatnie głosowania w zakresie absolutorium i, i, i udzielenia prezydentowi Marcinowi Krupie wotum zaufania, tutaj praktycznie jest jednomyślność, jeśli chodzi o Wysoką Radę, Radę Miasta Katowice, więc to tylko potwierdza, że. Czyli plotki o jest tym, dobry. że na przykład może Prawo i Sprawiedliwość chciałoby mieć innego wiceprezydenta? Prezydenta. Pan redaktor bardzo słusznie powiedział, plotki do plotki. Ja do plotek się w ogóle nie odnoszę. Poza tym proszę pamiętać, że to prezydent miasta decyduje o tym, kto zasiada przy stole prezydenckim i myślę, że to akurat w Katowicach w żadnym Wie wypadku do, się nie zmieni. W, w, taki, w takich okolicznościach to upadały tego typu współprace, żeby nie używać słowa koalicje. Ale to jeszcze raz, panie redaktorze, pytanie jest takie, jakie dzisiaj, jaki dzisiaj byłby powód, dla którego Prawo i Sprawiedliwość miałoby przestać popierać program prezydenta Katowic, skoro robi to po pierwsze od 8 lat... I myślę, że ta współpraca nie wiem, do tej pory się dobrze zbliżają, się układa. To... No, to są już indywidualne decyzje naszych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i oni będą je podejmowali, ale ja na chwilę obecną nie widzę ani zagrożenia, ani powodu, dla którego aktualny stan miałby się zmienić. A jak mówicie, że przez y, rządy PiS i Polski Ład Katowice tracą ile? 200 milionów rocznie? To co, mm, tak to, co odpowiadają koledzy z Prawa i Sprawiedliwości? Pytanie, czy oficjalnie, czy zakulisowo? kulisowo? pan powie, to <ś tweets> zakulisowo. Oficjalnie to słyszymy. Znaczy nie słyszymy, bo właśnie nic nie mówią, ale oficjalnie? No, myślę, że wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że działania podejmowane dzisiaj przez, przez rząd są działaniami, które być może są korzystne dla obywateli w tym obszarze, że to obywatele mają wyższą kwotę wolną od podatku i wiele innych elementów, ale są one niestety niekorzystne dla samorządów, co bezpośrednio z kolei wpływa na pogorszenie tej relacji pomiędzy samorządem a mieszkańcem, bo to samorząd musi podnosić opłaty, i to samorząd musi dzisiaj ograniczać wydatki, chociażby tak jak dzieje to w Katowicach, w zakresie energii czy, czy, czy oświetlenia miejskiego, o czym już szeroko też było yy, mówione. A jak radni PiS zapatrują się na projekt CPK i, i jego skutki dla Katowic i Śląska? Trudno mi powiedzieć, jak zapatrują, się, jak zapatrują się radni PIS na tą inwestycję, która no na pewno jest bardzo kontrowersyjna też ze względu na to, że dotyka bardzo wielu... Bezpośrednio mieszkańców nie tylko Katowic, ale e, całego regionu. W sobotę odbył się bardzo duży protest e, mieszkańców, którzy postanowili wyrazić e, e, swój sprzeciw wobec tej inwestycji. Przedstawiciele I teraz, Kato miasta Katowice, tak, samorządu byli na wiem, miejscu. Wiem, że byli również radni. Natomiast ja powiem tak, panie redaktorze: Co do zasady, moim zdaniem, jeżeli taka inwestycja miała być zrealizowana, to w naszym interesie jest to, aby ona rzeczywiście była zrealizowana i osadzona w jakiś sposób poprzez Katowice. Bo e, jeżeli ta inwestycja miałaby być, Doprowadzona do, do końca, to ona rzeczywiście w istotny sposób wpłynie na kwestie komunikacyjne. Natomiast koszty i konsekwencje, jakie będą ponosili mieszkańcy, są olbrzymie. I przyznam szczerze, że ja osobiście no, mam duże wątpliwości, czy ta inwestycja zostanie zrealizowana, ale myślę, że na to pytanie będziemy znali odpowiedź po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych, bo zakładam, że jeżeli. Obecny rząd dalej będzie, czy, czy obecna partia nadal będzie rządziła, to będzie konsekwentnie chciała ten projekt zrealizować, i wtedy będziemy na pewno już bezpośrednio konsekwencje tego odczuwali i zastanawiali się, jak to zrealizować. Jakie konsekwencje dla samego lotniska w Pyżowicach? Bo przeciwko, tu mamy proces mieszkańców, mhm. którzy buntują się przeciwko, już dodajmy, przebiegom e, linii kolejowych, które mają prowadzić do e, CPK. Mhm. Natomiast druga odnoga tego, tego sporu dotyczy samego lotniska w Pyżowicach. Jaki, jakie są te niekorzystne. Że redaktor, rozumiem, że Pan redaktor zmierza do tego, o czym ostatnio również Rada Miasta w Katowicach się w obszarze, którego się wypowiedziała, to jest przejęcie akcji węglokoksu przez potencjalnie porty lotnicze, czy też docelowo, jak się mówi, przez. CPK, bądź pozostawienie tych akcji w rękach samorządu miasta, czy przekazanie tych akcji Przeciwni do rządu. temu pierwszemu są prezydent Katowic tak, i m.in. marszałek województwa. Sprawa tak. i Sprawiedliwości. Dlaczego? No myślę, że to jest też taka regionalna racja stanu. Port od 2007 roku zrealizował szereg inwestycji za kwotę ponad miliarda złotych. Jest dzisiaj znakomitym oknem na świat dla wszystkich mieszkańców naszego regionu i chcielibyśmy, żeby decyzje o tym, jak będzie wyglądała przyszłość tego portu, e, zapadały tutaj, w Katowicach, tutaj na Śląsku, a nie w Warszawie. Tym bardziej, że wiadomo, że jeżeli CPK miałby powstać, to no byłby bezpośrednim konkurentem dla jednego z największych portów lotniczych, dzisiaj, w, w naszym kraju, czyli Katowice Airport. Wobec czego zakładamy, że niedobrze by było, aby akcje trafiły do podmiotu, który w przyszłości bezpośrednio będzie konkurował z katowickim lotniskiem. Dlatego Czyli obawiacie się, się nieuczciwego się traktowania marginalizacji. A w się efekcie marginalizacji pyżowic. Dokładnie tak, wobec czego stąd taki bardzo konkretny sojusz, myślę już nie tylko pana marszałka, nie tylko pana prezydenta, nie tylko radnych, Sejmiku Województwa Śląskiego i Miasta Katowice, ale również wielu e, parlamentarzystów e, z Katowic, w tym Prawa i Sprawiedliwości, bo e, znana jest już e, wypowiedź byłego ministra transportu pana Jerzego Polaczka, który również powiedział, że e, taka e, idea i taka inicjatywa nie może zostać zrealizowana, a port e, katowicki musi zostać w rękach powiedzmy Ślązaków i Katowiczan. W tym sensie e, oczywiście również traktujemy Węglokoks, bo Węglokoks, który dzisiaj jest największym akcjonariuszem EGTL-u, również podejmuje decyzje w interesie naszego regionu. Pan wie, ile są warte akcje, które dzisiaj posiada Węglokoks? E, trudno powiedzieć. Wiem, że e, te akcje mają być wyceniane, natomiast no, z pewnością mówimy o bardzo dużych kwotach. Bardzo dużych kwotach według e, takich spekulacyjnych, wycen, nazwijmy to, pojawiających się również w mediach, to 500 milionów złotych, pół miliarda. Też słyszałem takie kwoty, ale myślę, że to dokładnie wyceny, po, po wycenach będziemy mogli się do tych kwot odnieść i wiedzieć, jaki Załóżmy, jest że mówimy to, i droga droga. operujemy na poziomie um, setek milionów złotych, to mhm. skąd y, Wy, załóżmy nawet po z województwem, weźmiecie tego typu pieniądze, żeby... Od Węgielokoksu te akcje kupić. Czy to proszę pamiętać, że to będzie jakaś część tych, tej wartości, o której, o której tu powiedzieliśmy? Bo Węglokoks ma około 44%. Też nie jest pewne, że Węglokoks będzie chciał pozbyć się całego pakietu akcji. No powiem tak, sytuacja finansowa samorządu Katowic jest oczywiście jest pogarszająca się, to trzeba uczciwie powiedzieć, ale w tak istotnym elemencie, jak nabycie akcji z pewnością jako miasto Katowice zrobilibyśmy wszystko, aby te akcje pozyskać. Jeżeli oczywiście miałyby być one odpłatne. I myślę, że tutaj pan prezydent ma bardzo konkretny plan na to, jak można by było to zrealizować we współpracy z panem Marszałkiem Ten plan, myślę, że jest to. Na czym polega? Nie chcę zdradzać teraz w tym momencie szczegółów, nie jestem do tego też uważany. Proszę, Wiem, że Chociaż, chociaż skrawek ja Panie pan że myślę, że sytuacja samorządowa, sytuacja finansowa samorządu pozwala na to, aby pozyskać finansowanie dłużne, które pozwoliłoby na zakup tych akcji, a ja wiadomo, że pozyskanie do majątku miasta akcji GTL-u byłoby też znaczącym zastrzykiem, czy też podniesieniem całej wartości majątku miasta, wobec czego no, byłoby to z pewnością w tym obszarze również w jakiś sposób korzystne dla miasta. Jest jakaś decyzja, reakcja węglokoksu w tej sprawie? Czy właśnie jest spółka gotowa do sprzedaży całości, jakiejś części? Czy w ogóle podejmuje z wami rozmowy, bo rozumiem, że stronami po, po, w, tym, w tym obozie przeciwników Mm, są Katowice i województwo. Tak. Mnie e, nic na ten temat nie wiadomo, aby takie rozmowy w tym momencie e, były prowadzone. My też, jako Rada Miasta, podjęliśmy apel do prezesa Rady Ministrów, do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Osła z Katowic. Tak. E, Jakaś to, to jest bardzo. Odpowiedź? To jest bardzo świeża sprawa, ponieważ sesję mieliśmy zaledwie kilka dni temu. No ale liczymy na odpowiedź, liczymy tutaj na konstruktywną e, rozmowę i pozytywne decyzje dla nas. Panie przewodniczący, zapewne tak jeszcze z parę miesięcy temu nie spodziewaliśmy się, że nie mieściło nam się w głowie, że będziemy o tym rozmawiać, ale wy gotowi do handlu węglem w Katowicach? No nieco zmuszeni do handlu węglem. Gotowi. To tr trudne pytanie, bo Jedno drugie nie wyklucza. Skoro samorządy... zmuszeni, to musicie być gotowi. Panie redaktorze, samorządy zawsze dawały sobie sytuacje w trudnych sytuacjach. No, mia... Samorządy nie są gotowe do tego, żeby handlować węglem. Była... Waga, przesiewacz, transport, plac, to wszystko. My jesteśmy jako nasze regionalne samorządy i tak w komfortowej sytuacji, bo jest wiele podmiotów w regionie, które... Taką usługę mogą świadczyć. Też nie jest tajemnicą, że we współpracy, czy, czy w porozumieniu z panem wojewodą Jarosławem Wieczorkiem są prowadzone rozmowy na temat tego, aby albo spółki Skarbu Państwa się w to włączyły, albo skorzystać z bazy podmiotów prywatnych, które zajmowały się dystrybucją Spółki węgla. Skarbu Państwa miałoby się włączyć? W... Przed... Największym problemem jest logistyka. I no tak, ale to logistyki... spółka PGG to też spółka Skarbu Państwa, od, tak. od której wy mielibyście kupować węgiel. Tak, ale spółka w postaci. Sprzedawać mieszkańcom i potem jak kupicie to PGG będzie sprzedawać w waszym imieniu mieszkańcom no. węgiel, który wcześniej wam sprzedała? Panie czy redaktorze. Jak? My jesteśmy w takiej sytuacji, że nie mamy, nie jesteśmy jako myślę większość samorządów przygotowani do tego, aby e, taką usługę świadczyć. Trzeba ją zorganizować. I teraz trzeba się zastanowić, czy korzystać z już istniejącej sieci dystrybucji, czy organizować taką, e, taki punkt dystrybucji w ale, własnym zakresie. Panie, rozumiem. Czy pan rozumie, jako samorządowiec z długim stażem, dlaczego w tę ustawę wpisano was, a nie tych, z których usług musicie skorzystać, żeby zrealizować zadanie przed wami postawione? Panie redaktorze, ja mam bardzo krótki staż samorządowy i nie rozumiem. <śmiech> <śmiech> Naprawdę mam krótki staż samorządowy, ponieważ yy, zasiadam w, w samorządzie dopiero drugą kadencję, więc mam wielu, mam wielu kolegów znakomitych, którzy mają zdecydowanie... Inne to lat? 9 Dzie rok? No, 2014 roku. 8. No, rok. 8. No, rzeczywiście bardzo krótko. Nie, ale, no. To nie, nie wystarczy, żeby objąć to swoją wyobraźnią. Znaczy, panie redaktorze, ja rozumiem, że intencją e, rządu polskiego było rozwiązanie olbrzymiego problemu, jaki może się pojawić, czy, czy też prawdopodobnie się pojawia, bo e, import węgla, jaki był realizowany z innych kierunków niż wschodnie, to jest olbrzymie wyzwanie dla No tak, ale co wy w tym robicie wszystkich. wszystkim? Wy jako samorządy. Jest sieć sprzedawców... <kuh> PGG y, rozwijała sieć kwalifikowanych sprzedawców węgla, którzy mm -hmm. mieli gwarantować jakość, cenę i tym podobne. Tak. No i, no i, i po co wy do tego tanga jeszcze? Jeżeli będzie taka możliwość, to z tej sieci dystrybucji będziemy próbowali skorzystać. Panie Przewodniczący, jeszcze na koniec oszczędności. O wydatkach rozmawialiśmy, a oszczędności już zaplanowaliście. One przyniosły jakiś, jakiś wymierny efekt. Tak, to, to znaczy to jest tutaj zderzamy się z takimi dwoma rzeczywistami, rzeczywistościami, bo z jednej strony wobec istniejącej inflacji konieczne było chociażby dokonanie podwyżek dla pracowników samorządu katolickiego, co pan prezydent zadeklarował dwa miesiące temu, a będzie miało miejsce dokładnie teraz, ponieważ i, i ten proces bardzo szybko został przeprowadzony. I to są koszty dla samorządu bardzo konkretne, bo w skali roku, w przyszłego roku to jest kilkadziesiąt milionów złotych. Z jednej strony, niestety, zwiększające się wydatki, ale z drugiej strony, konieczność um, ograniczenia tych wydatków i oszczędności. Dzisiaj już wiemy, że będziemy mieli chociażby do czynienia z e, częstszymi wyłączeniami światła, czy też e, skróceniem okresu, w którym... E, w Katowicach miejskie. będzie ciemniej, proszę Państwa. Ile na tym zaoszczędzicie? E, no, oświetlenie m, 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 na, nadzieję, że oświetlenie przy ulicach? Mam nadzieję, że to będą e, e, kwoty zbliżające się do kwot milionowych. Mam nadzieję, chociaż na same oświetlenie wydajemy w, samorządzie, w mieście Katowice rocznie około 14 milionów złotych, wobec czego skrócenie Okresu świecenia latarni miejskich, bądź wdrożenie tak zwanych systemów autostradowych, w tych, czyli wyłączenie świateł w tych obszarach, gdzie nie ma chodników, gdzie nie poruszają się piesi, co już niektórzy mieszkańcy z pewnością mogą zauważyć, no, spowoduje oszczędności rzędu set tysięcy złotych, być może kwot zbliżających się do miliona. Tylko i wyłącznie w tym obszarze, oczywiście, jest szereg innego rodzaju działań. Oszczędnościowych, polegających na wyłączaniu ym, obiektów publicznych, ym, to są gro grosze. Oświetlenie obiektów no, publicznych. Yy, grosze jak grosze. To ziarnko do ziarnka zbierze się miarka. To ja więc... pytam o prawdziwe oszczędności. Bo milion złotych też jeszcze można zaoszczędzić. Kwoty. Wie pan, na czym można milion zaoszczędzić przy okazji? Nie wiem. Na pantę Górnośląski wydajecie milion, o ile pamiętam rocznie. No panie redaktorze, jest to deklaracja i decyzja, którą. Rada Miasta i prezydent podjął jakiś jakąś czas temu. Pan redaktor za każdym razem o Pantonie, kiedy, nie, kiedy mam tak, przyjemność u pana redaktora być. Także... No tak delikatnie tylko milion złotych. To dzisiaj w ogóle... Panie nie uważa pan, że można byłoby się nad tym zastanowić. Jest to jakiś zbytek, na który was nie stać może. Panie redaktorze. Pan wybaczy tę złośliwość poniedziałkową. <laughs> Przyjmuję. Powiem tak. E, chcemy być wiarygodnym partnerem, e, i z deklaracji w, y, złożonych jakiś czas temu na pewno będziemy się wywiązywać w każdym obszarze. Wszystkich umów i wszystkich deklaracji, które zostały podjęte przez samorząd miasta, oczywiście w ramach możliwości finansowych. Stadion Ten stadion piłkarski na pewno wciąż zamierzacie budować? Czy Panie coś? redaktorze, stadion czy piłkarski... Czy tak budować, jak nie budujecie? Stadion piłkarski jest realizowany... A nie, nawet powstał, na Asnyka taki powstał piękny obiekt, to po co wam kolejny? Myślę, że jeden z piękniejszych obiektów sportowych, który powstał w Katowicach na ulicy Asnyka kilka tygodni temu został otwarty, multifunkcjonalny. Przepiękny obiekt z bardzo bogatą ofertą i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców. Wiem, bo byłem w weekend. Wielu mieszkańców przyjęłoby, że to jest, to, to jest realizacja Ale obiektu, to jest zupełnie inny obiekt. To Inny, jest zupełnie, to nie ten. To jest obiekt o zupełnie innym charakterze. Stadion hmm. miejski, który powstaje wraz z, z wielofunkcyjną halą sportową, to obiekty, które, o których rozmawiało się przez kilka lat na terenie, w naszym mieście i została podpisana umowa i wycofanie się dzisiaj z tej umowy wiązałoby się z bardzo dużymi kosztami finansowymi, karami Większymi finansowymi. niż, większymi niż y, wybudowanie no, panie redaktorze, tego pytanie... obiektu przy y, cenach niewspółmiernych do tych, które no, ale funkcjonowały, wszystkim... kiedy podpisywaliście tę umowę albo planowaliście tę inwestycję. Panie redaktorze, ale umowa jest podpisana i ona również wiąże inwestora, czy wiąże wykonawcę. No, dobrze, panie przewodniczący, wykonawca... zupełnie poważnie, mhm. to, co robi, to, co zamierzaliście robić w związku ze stadionem mhm. i całą tą inwestycją, ani o centymetr się nie zmienia. Co do Waszych planów, oczywiście, pytam o Wasze plany w tej, w tej kwestii. W związku z, nie zmienia się w związku z okolicznościami, które się nie Panie redaktorze, zmieniły. Według mojej wiedzy yy, i tego, o czym rozmawiam z panem prezydentem, w zakresie wydatków inwestycyjnych yy, nie zostają zmienione żadne decyzje. Oczywiście te, które są realizowane. Umowy są podpisane, zobowiązania, zobowiązania są podjęte i musimy się z nich yy, yy, wywiązać. Co więcej, no zakładamy, że stadion będzie stał przez, wiadomo, kilkadziesiąt lat, a miejmy nadzieję, że inflacja w niedługiej perspektywie zostanie zdławiona i będziemy mogli funkcjonować wszyscy w sposób i w porządku, który jeszcze niedawno obowiązywał. Maciej Biskupski, przewodniczący Rady Miasta Katowice, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Miłego państwu. dnia, do zobaczenia do i do usłyszenia. Zobaczenia.